też może się przygotowywać. Jeremiasz Ochwisz, który zaśpiewa, tak? Zgadza się? Słuchajcie, słuchajcie mnie teraz uważnie, bo może kogoś ominęłam, tak? To zaraz mi zgłosicie. Następnie Wiktoria Filipczuk, to jest ten jej występ solowy, tak? Będzie śpiew, śpiew z gitarą. Zgadza się, Wiktoria? Sam śpiew, dobrze. Numer 4, Oliwier Mrówczyński, pokaże swój talent karateki. O, coś nowego u nas w szkole. Także będzie pokaz karate. Następnie Paulina, Wiktoria, Patrycja i Oliwia, śpiew i gitara. Zgadza się? Zgadza się. Zuzia Szczepaniak po nim wystąpi z recytacją wiersza. Wiecie, jak ja się cieszę, że takie rzeczy też się pojawiają. To jest piękne. Julka Radajewska, śpiew. Oliwia Małecka, recytacja. Zgadza się? Oliwia, jesteś, gdzie jesteś? Dobrze. Natalia Balt i Magda Kłonowska, śpiew. Tak, śpiew, zgadza się. Blanka Rucińska, też piosenka i to w języku angielskim, tak? Bardzo dobrze. Daniel Bart pokaże nam swój super talent, myślę. Jestem bardzo ciekawa, czekam już na tą żonglerkę. Pokaz z piłką. Sama nie wiem, co to będzie, no, ale czekamy z niecierpliwością. Następnie po Danielu Jakub Bohat, gitara. I na koniec Jessica oraz Elena też zaśpiewają piosenkę. Kogo ominęłam? Już zgłaszał się. Ty się zgłaszałeś. No widzisz, tak myślałam, że bym się ominęła. Dobrze, zaraz ciebie dopiszę, ale musisz czekać na sam koniec. Słuchajcie, więc sporo nas czeka. Zaczniemy teraz, ale będzie przerwa obiadowa, spokojnie, będziecie mogli zjeść obiad. I po przerwie obiadowej nie jedziecie do domu, tylko tutaj dalej się spotykamy na naszym talent show. Tak? Rozumiem się? Tak. No dobrze, to myślę, że by taką krótkę licytację wam pokazać, to my tutaj coś spróbujemy drobnego. Jest, czy tak? Jest? Spróbuję. No dobrze, słuchajcie, to tak jak planowaliśmy, zaczniemy oficjalnie, żeby wprowadzić nas wszystkich w ten nastrój. Hymn Wośpu. Mówi do nas Jurek Owsiak. Cześć, siema. Jurek Owsiak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To co przyjaciele, 15 stycznia, po raz 25 będziemy zbierali pieniądze do tych pięknych, kolorowych, tekturowych muszek, aby wesprzeć pediatrię, ale także, żeby po raz kolejny zbierać pieniądze na sprzęt medyczny dla seniorów. Pamiętajcie o jednym. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jednoczy. I to niezwykle. Od pierwszego finału, który był zabawą, który był tylko za połową, chciałby sceny pomóc, aby kupić jedno urządzenie. Bo dzień dzisiejszy, gdzie tych urządzeń kupiliśmy 40 tysięcy za sumę 720 milionów złotych. To jest coś niebywałego. To jest Made in Poland. Jesteśmy my wszyscy, którzy w tych sztabach, małych, dużych, małych wioskach, przedszkolach, a także w ogromnych, gdzie organizujemy piękne koncepty, środku zimy, taki karnawał brazylijski. Jesteśmy ze sobą, ponad kolorami, ponad polityką, ponad naszymi religiami, ponad tym wszystkim, co nas nieraz oddziela od siebie. Kupujemy sprzęt, robimy programy edukacyjne, medyczne. Nie jesteśmy tylko tego jednego dnia. Tego jednego dnia się bawimy. Tego jednego dnia jesteśmy razem, tego jednego dnia jesteśmy uśmiechnięci, klienci, aby pokazać ludziom na całym świecie, że Polacy potrafią robić rzeczy niezwykłe, kosmiczne, a potem przez cały rok, aby każda złotówka, która wpadła do tej puszki, była jak najlepiej wydana. Bądźcie razem z nami, dziękujemy, że już jesteście. 15 stycznia znowu Polska będzie kolorowa, znowu będzie piękna, znowu będzie razem. Znowu ktoś, kto tutaj przyjdzie z dalekiego kraju, pomyśli sobie, ale szczęśliwy kraj. I oby tak było przez 360 kilka dni, przez cały rok. Bo to nam się należy, bo to jest nasze, bo my to wytworzyliśmy. My jesteśmy w sumie zakręconymi Polakami, zakręconymi ludźmi. Mamy wyłomną współpracę, a mówił do was numer jeden, bo taki mam numer jeden w naszym identyfikatorze. Jurek Owsiak, czyli prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który z cudownym zespołem organizuje to 25 lat. Aha! Nawet osobiście nie ma coś. Thank you.
gośćmi. Nie odzownie. Dwa pięćdziesiąt po raz pierwszy.
15 złotych po raz pierwszy. 16
przed Pana pewna kwoka traktowała świat z wysoka i mówiła z przekonaniem: grunt na dobre wychowanie. Zaprosiła raz więc gości, by nauczyć im grzeczności. Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym w progu garnek stał kopyty. Kwoka wielicznie podniosła: widziałeś takiego osła? Przyszła kroka, tuż za progiem zbiła szybę lewym rogiem. Kwoka gniewna i surowa zawołała: a tu kroka! Przyszła świnia prosto z płota. Kwoka złości się i miota. No czyż pani dziewczyna? Budzić, a to śpiwa. Na przyszłym kwarem chciał na grzędzie siąść cichutko w lewym rzędzie. Grzęda pękła, kwoka wściekła, coś ubiewa i rzekła i dodała: dobrze słowa, takich nic już nie wychowa. Trudno, wszyscy się wnosi. No i poszli sobie goście. Czy tak jak kwoka? Po raz drugi. 31!
Dobrze. Liczymy, liczymy.